Witam Cię serdecznie w kolejnym holistycznym czacie, w którym opowiem na temat podstawowych składników holistycznej diety pełnowartościowych, które pomagają mi i moim pacjentom odzyskiwać zdrowie, czuć się lepiej, mieć pełno energii i utrzymywać rezultat wagowy. Zapraszam Cię serdecznie. Ja nazywam się Paulina Burkowska, jestem dietetykiem klinicznym i jestem autorką procesu holistycznego żywienia, przez który na co dzień przeprowadzam moich pacjentów w praktyce w Oslo. Jestem również współautorką trzech bestsellerowych książek pisanych z dr Ewą Dąbrowską, w którym dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem na temat holistycznego podejścia do zdrowia, żywności i żywienia. Poprzez te krótkie wideo edukacyjne chcę dzielić się moim doświadczeniem i wiedzą, które pomogły już wielu osobom wyjść z bardzo poważnych dolegliwości, zaburzeń, jak i również chorób, które czasami są uznawane jako niewyleczalne, czy też uzyskać po prostu trwałą remisję. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania tego nagrania. W poprzednich nagraniach bardzo dużo mówię na temat szukania przyczyn dolegliwości, przyczyn choroby, skupianiu się na tym, żeby odpowiednio je zdiagnozować i wyeliminować, po to, aby uzyskać równowagę, po to, aby zredukować wagę i przede wszystkim utrzymać swój rezultat. I niezbędnym elementem do tego jest odpowiednia dieta. Ja u swoich pacjentów wprowadzam dietę holistyczną, pełnowartościową, całościową, która pomaga im w pierwszym etapie zredukować stan zapalny, uzupełnić niedobory i zdetoksykować organizm, przygotować do kolejnych etapów całego procesu. I dzisiaj powiem o takich podstawowych składnikach, na które powinnaś zwrócić uwagę, jeżeli jesteś też w tym samym punkcie, jeżeli twój wynik stanów zapalnych był bardzo wysoki, jeżeli widzisz, obserwujesz u siebie problem efektu góry lodowej, efektu problem przewlekłych stanów zapalnych. Przede wszystkim podstawowe składniki holistycznej diety są to ciemnozielone warzywa, ponieważ to one dostarczają najwięcej witamin i minerałów i one są podstawowym elementem, który musi znaleźć się w twojej diecie. Niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzesz, to wszędzie są zalecane ciemnozielone warzywa i nie można się temu opierać. Jeżeli nie lubisz warzyw, znajdź sposób, żeby dostarczać ich swoim organizmowi więcej. Możesz przygotować je w postaci szejka, w postaci soku, w postaci surówek, w postaci zup, nieważne. Ważne jest to, aby wprowadzić jak największe ilości ciemnozielonych warzyw do swojej praktyki, ponieważ one będą dostarczały duże ilości witamin i minerałów, uzupełniały niedobory i dzięki temu krok po kroku będziesz przywracała równowagę swojemu organizmowi. Kolejnym bardzo ważnym składnikiem w holistycznej diecie są zdrowe tłuszcze. Na temat tłuszczu troszeczkę wspominałam w poprzednich nagraniach i zwracam uwagę, że aby redukować tkankę tłuszczową, musimy jeść tłuszcz. I jest to jak najbardziej prawda. I ja rekomenduję przede wszystkim zdrowe tłuszcze. Jest to bardzo kluczowe, jakie są to zdrowe tłuszcze. I tak jak powiedziałam w poprzednim nagraniu, musimy zwrócić uwagę na jakość i źródło pochodzenia, sposób przechowywania, jak i również to, co my z tym tłuszczem robimy. Czyli żeby tłuszcz był zdrowy dla nas, ważne jest to nie tylko zakupienie prawidłowego tłuszczu, prawidłowych olejów, ale też odpowiednie zachowanie zasad, odpowiednie przygotowania, czyli zgodnie z tym, do czego ten olej jest przeznaczony. Czyli oleje tłoczone na zimno wykorzystujemy do tego, aby spożywać je na zimno, do sałatek. Oleje, które możemy wykorzystywać na ciepło, wykorzystujemy do tego, aby na nich smażyć, czy też i opiekać, grillować, czy przygotowywać w wyższej temperaturze, bo wtedy mamy pewność, że one nie zmieniają swojej struktury, że one są dla nas korzystne. I takimi tłuszczami, które ja stosuję w swojej diecie, jak i również rekomenduję pacjentom, są to tłuszcze np. awokado, oliwa z oliwek, jako olej, tłuszcz, który jest najbardziej, olej roślinny, który jest najbardziej rekomendowany, który jest najbardziej uznany jako prozdrowotny, tylko też trzeba zwrócić uwagę na jego źródło, aby miał jak najwięcej tych polifenoli, tych wartości, substancji, które są bioaktywne, które mają bardzo silne biologiczne działanie, które będzie dostarczało nam antyoksydantów, wspierało nasz układ odpornościowy i przyczyniało się do redukowania wagi. Również zalecam tłuszcz olej kokosowy, który zawiera średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe wspomagające redukcję. Również tłuszcz odzwierzęcy, jeżeli jest to tłuszcz od zwierząt pochodzonych z dobrych hodowli, ekologiczny, organiczny, ponieważ taki tłuszcz będzie dla nas bardzo, bardzo korzystny. Również jajka, które są źródłem tłuszczu, dostarczają cholesterol, który też w nieprzetworzonej formie jest dla nas bardzo korzystny i jest wręcz niezbędny do tego, aby przywrócić równowagę, aby zwalczyć stany zapalne. Również tłuszcze roślinne czy też tłuszcze z orzechów i nasion będą dla nas odpowiednie, w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej proporcji, jeżeli są dobrze przechowywane. Te wszystkie rodzaje tłuszczy będą dla nas korzystne i powinniśmy je wprowadzać do naszej diety.
Również kolejnym składnikiem w holistycznej diecie jest pełnowartościowe białko. I tutaj jako źródło białka wykorzystuję jajka, jeżeli jest na nie tolerancja, jak i również produkty takie jak ryby, owoce morza, które należy wybierać również w odpowiedniego źródła, które są oznaczone odpowiednim certyfikatem sprawdzonego rybołówstwa, czy też od ryb dziko żyjących. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ wiemy, że ryby w dzisiejszych czasach są również źródłem metali ciężkich, czego nie chcemy. Bo prawdopodobnie, jeżeli masz problem ze stanem zapalnym i chorobą autoimmunologiczną, to masz również zwiększone ilości metali ciężkich w swoim organizmie i musisz zadbać o ich detoksykację, a nie o to, żeby dostarczyć ich więcej. Dlatego zwróć uwagę na jakość i źródło pochodzenia swojej żywności, o czym więcej mówiłam w poprzednim holistycznym czacie. Również jeżeli spożywasz mięso, zwracaj uwagę na to, aby było ono, pochodziło ono z dobrego źródła. Staraj się wybierać, poszukać lokalnych rolników, lokalne bazarki, po to, aby z tego źródła właśnie kupować takie produkty, ponieważ wtedy mamy pewność, że mają one najwyższą jakość. Unikaj mięsa, które jest produkowane w sposób konwencjonalny, które zawiera antybiotyki, konserwanty, przerobione również mięso w postaci szynek czy też jakichś konserw, ponieważ one mają bardzo dużo dodatków i to będzie powodować, że taki rodzaj mięsa będzie dla nas bardzo niekorzystny. A co więcej, obróbka termiczna takiego mięsa, które zawiera duże ilości dodatków, konserwantów, będzie silnie rakotwórcza i będzie dla nas bardzo, bardzo niekorzystna. Zwracam też uwagę na to, żeby dostarczać swojej diecie podroby, ponieważ one są też pełnowartościowe, dostarczają nam kolagen, więc warto zadbać o to, aby i one pojawiały się w naszej diecie, zwłaszcza dlatego, że są one dosyć tanie, dlatego możemy pozwolić sobie wtedy, żeby troszeczkę to nasze żywienie uregulować. Tutaj niektóre produkty są troszeczkę droższe, niektóre są troszeczkę tańsze, więc warto zadbać o tą różnorodność. I kolejnym składnikiem holistycznej diety są to orzechy i nasiona, które również powinny znaleźć się w Twoim jadłospisie. Możesz je dodać jako dodatek do sałatek, do surówek, jako przekąska między posiłkami. Warto jest zadbać również o ich źródło pochodzenia i sposób przygotowania, taki, aby zwiększyć jak najbardziej wartość odżywczą i biodostępność, jak i również zwracajmy uwagę na ich datę przydatności do spożycia, czy też sposób, w jaki były one przechowywane, aby nie były one zakażone pleśnią, bo bardzo często tak się zdarza. I to będzie potęgować nasze problemy z na przykład systemem biosystemem, z na przykład jelitami i z florą jelitową i mogą być dla nas niekorzystne wtedy, jeżeli mamy zły sposób ich źródła pochodzenia. Jak również sposób przygotowania, starajmy się je nie obrabiać termicznie, ponieważ one będą taka obróbka termiczna będzie powodowała utlenienie tych niezbędnych kwasów tłuszczowych, które chcemy sobie dostarczyć. Co więcej, celem holistycznej diety jest to, aby uzupełnić niedobory pokarmowe, zwalczyć stany zapalne i przede wszystkim przywrócić elastyczność metaboliczną, czyli zdolność do spalania tkanki tłuszczowej. O tym więcej będę mówić w kolejnych nagraniach w holistycznych czatach, co to jest elastyczność metaboliczna oraz jakie ma ona znaczenie dla naszego organizmu. Jeżeli chcesz więcej poczytać na temat holistycznej diety, zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia mojej strony www.borkowskadiety.pl i to nie znajdziesz więcej artykułów na temat zarówno holistycznej diety, jak i również holistycznego żywienia, czy też tematów, które omawiam w holistycznych czatach. Jeżeli jeszcze nie wykonałaś, zapraszam Cię do tego, aby wykonać ankietę zdrowia i sprawdzić stan swojego zdrowia, sprawdzić, czy problem stanów zapalnych, problem niedożywienia kościowego dotyka również i Ciebie. Dodatkowo dla osób, które wykonały ankietę zdrowia, otrzymają ode mnie dostęp do edukacyjnych wideo nagrań, które pomogą im zredukować stany zapalne i postawić pierwsze kroki tego, aby być zdrowszym. Jeżeli uważasz, że nagranie to może pomóc komukolwiek z Twojego otoczenia w poprawie stanu zdrowia, zapraszam Cię serdecznie do udostępnienia tego nagrania. I do zobaczenia w kolejnym holistycznym czacie.